Dobra wiadomość dla przyszłych rodziców. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku znów odbywają się porody rodzinne. Oczywiście pod pewnymi obostrzeniami sanitarnymi. Wytyczne znajdziecie na stronie internetowej szpitala. Informacja dla partnerów to jest to, że my zapewniamy w 100% ubiór ochronny, tak żeby każdy nie musiał tam zabiegać, biegać, czy jakieś kupować, czy nabywać środki ochrony osobistej. My z atestami wszystkie ubrania ochronne zapewniamy. Szczegóły, jak powiedziałem, na stronie internetowej w zakładce oddział ginekologiczno-położniczy. Przy porodzie może być tylko jedna osoba. Wcześniej trzeba to uzgodnić z lekarzem prowadzącym. Od strony technicznej to partner, czy osoba towarzysząca powinna przejść tak zwany triaż, gdzie ma zmierzoną temperaturę i przeprowadzony szczegółowy wywiad epidemiologiczny, który wyklucza przynajmniej potencjalnie kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą z kontaktu podejrzaną, zakażoną. I wtedy dopiero po spełnieniu pewnych higienicznych warunków, mówię o przebraniu się osoby towarzyszącej, założeniu maski, jest możliwy wspólny poród. Jak dodaje, taki poród jest z korzyścią zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Wiadomo, że od lat, że wspólne porody, mówię o najbliższych, czyli rodząca plus partner, mąż, jak najbardziej ten poród przebiega wtedy w taki sposób, który chyba wszystkim sprawia dużo i satysfakcji, radości, o ile wszystko przebiega, nazwijmy to, bezproblemowo. Bo są sytuacje, w których poród fizjologiczny może przerodzić się w poród, no nazwijmy to, może nie powikłany, ale z pewnymi problemami. I wtedy emocje na sali porodowej mogą się ukierunkować w złą stronę. Ale to są raczej rzadkie sytuacje. Przypomnijmy, do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w oddziale ginekologiczno-położniczym, a także w całym szpitalu. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na odwiedziny udziela ordynator oddziału lub lekarz dyżurny.